Dobra, cześć, witajcie. Z tej strony Kuba, Paweł i Mati. Dobry. Mateusz jest najstarszy, ja drugi, a on trzeci. Mam 18, 12, a on 8. I złożyliśmy sami komputer. Znaczy najpierw go rozbroiliśmy, a później go znowu zmontowaliśmy, żeby go przeczyścić. Był cały z pleśni, tak? I z kurzu, nie? Tak. Z grzybów. I on ma około 8 lat. Czy procesor się nagrzewa, Paweł? W sumie to już ma pełne 8 lat i postanowiliśmy... Nie. Jak to? Jeszcze nie. Zrobić tak, żeby przynajmniej CS 1.6 na nim działał i tak dalej. Zawieści procesor chyba się spalił, bo w ogóle się nie nagrzewa. Prawdopodobnie procesor jest spalony, to tylko trzeba wymienić. Nie, trzeba sprawdzić w komputerze. Jak sprawdzić, czy procesor jest spalony? Czasy. Piszemy poradnik na internecie. To strasznie zimne, nie? Faktycznie. Dobra, więc... obudowa jest, o ile... Dobra, teraz przechodzimy do różnych rzeczy, co tutaj są. Były nam na pewno potrzebne kombinerki, tam jakieś śrubokręty, takie nożyki się przydały. I tutaj, Mateusz, chodź tutaj. A propos kombinerków, trzeba mieć... Przedstawiaj im wszystkie rzeczy. Tutaj mamy dysk DVD. To jest odtwarzalka tak, DVD. Do płyt dysk, oczywiście. Dysk twardy. Dysk twardy. Niestety, ile on ma ten? 80 giga. On ma 80 giga. Jest taki, no średni bym powiedział. Nie, działa? Panowie? Działa. Więc go później jeszcze montujemy, spróbujemy. Jeszcze wam pokażę nawet monitor. Tutaj mamy, tak. Dobra, wszystko chyba wam pokazałem. O ile się nie... Tutaj już ma taki jeszcze kabelek. HD. MC. Samponta. Jakiś... Proszę. Dobra, teraz lecę. Lecimy. Jeszcze pendrive wam tu spod. Z komputera specjalny. Jak ktoś by się ciekawił, to tak wygląda. Od środka, takie malutkie. Jeszcze trochę kurzu jest, jakby. Dobra, masz. Tutaj jest, to jest ten wiatrak, prawda? Mhm. To jest chłodziarnia, chłodziarnie do tego procesora. Tak jest. Tutaj mamy różne inne pierdółki, kable oczywiście. Może tak. I na tym monitorze kiedyś się bardzo dobrze grało 8 lat temu. No, można grać dalej. Nasi starsi bracia. Samsung, a monitor nadal działa, jest naprawdę bardzo dobrze. Komputer być może też wkrótce zadziała. A tutaj opowiemy o pendrive'ie, tutaj właśnie się kryją wszystkiego. RAM-u komputer nie posiada, ale trzeba wymienić jeszcze procesor. To koszta będą małe. Razem z RAM-em kilka złotych. Okej. Okay. Jest to chyba było na tyle. Żegnam was. Żegna nas Bajonet, czy to Bagnet, co to? Nie, Bagnet chyba. Dobra, to cześć.